Cześć, tu Ernest! Dzisiaj do gry weszła aktualizacja. Wprowadziła ona na pole bitwy nowe bronie, zmiany, mnóstwo skinów i wyzwań. Ale po kolei. Do gry powrócił ciężki karabin szturmowy. Występuje on w klasach od szarej do złotej. Ciężki karabin szturmowy wynagradza tapowanie. Ciągły strzał, nawet na średnim dystansie, może się źle skończyć. W swoim magazynku mieści 25 nabojów. Każdy strzał zadaje niemałe obrażenia. Statystyki tej broni są teraz na ekranie. Podkreślę jeszcze raz to, że ta broń przynosi najlepsze efekty, jeśli strzelamy pojedynczo. Spadek obrażeń względem do odległości nie jest duży. Ten karabin został stworzony do strzelania na dystans. Z tą bronią wiąże się jeszcze jedna zmiana. Ciężki karabin szturmowy można zdobyć tylko w jeden sposób. Na polu bitwy zaszła jeszcze jedna ważna zmiana. Stanowiska do ulepszenia broni mogą teraz działać w bok. Mam tu na myśli to, że za 20 sztuk każdego z maców, niezależnie od klasy rzadkości, można wymienić M-kę na ciężki karabin szturmowy. Przy okazji zmieniono ceny w stanowisku ulepszeń. Niektóre ulepszenia kosztują teraz 100 lub 50 sztuk każdego z maców mniej. A wracając do przeróbek, to działa w obie strony, więc można wymienić ciężki karabin szturmowy z powrotem na M-kę w tej samej cenie. Niestety nie można wymienić FAMASa na M-kę, ani strzelby taktycznej na pompkę. Na dzień dzisiejszy można przerobić tylko zwykły karabin na ciężki wariant i odwrotnie. Dodatkowo niektóre stacje stoją w trochę innych miejscach. Dodano też oznaczenie, które daje nam znać, jeśli jest jakaś stacja w pobliżu. Teraz uwaga, nie jestem pewien, czy to przypadkiem nie jest błąd, ale słuchajcie. Teraz można strzelać przez szpary w rampach. Jeśli to nie jest błąd, to jest bardzo ważna zmiana, o której warto wiedzieć. A jeśli chcecie pomóc Epic Games w rozwiązywaniu problemów, to kosztem małego spadku wydajności możecie włączyć tę oto nową opcję. Warte uwagi jest też to, że emotka Najlepsi Przyjaciele z 3. sezonu jest teraz emotką chodzoną. Dzięki wyciekom dowiedzieliśmy się, że do gry wejdzie nowy tryb o nazwie Znajdź i Zniszcz. Do tego trybu będzie kilka prostych wyzwań. Będzie trzeba je wykonać na wyróżnionych wyspach w trybie kreatywnym. Tryb Znajdź i Zniszcz powinien działać na tych samych zasadach co ten w Call of Duty. Dwie drużyny. Jedna broni punktu, a druga przy tym punkcie musi aktywować coś wybuchowego. To tryb kreatywny, więc jeszcze zobaczymy, co to będzie. W temacie skinów to 3 skiny z karnetu bojowego otrzymały nowe style. Billa 8 i cały jego zestaw ma nowy, złoty styl, Kisiel fioletowy, a Elegantka żółty. Do gry już weszły misje Billi 8 i Kisiela. Za tydzień powinna wyjść misja Elegantki. Ten stary skin i jego zbierak też otrzymał nowy styl, a skin Ninja nowy plecak. Poza tym dodano mnóstwo nowych skinów, emotek i pakietów muzycznych. Co ciekawe, skiny należące do zestawu Znajdź i Zniszcz mają logo organizacji Alter, co łączy ich z fabułą tego sezonu. Te 3 skiny będą w zestawie za fodolce. Ten skin za to nie ma dopisku, że pojawi się w sklepie, więc albo to będzie nowy, ekskluzywny skin, albo część informacji o nim jest zaszyfrowana. W tej aktualizacji dodano kilka zaszyfrowanych paczek danych. Mogą one zawierać cokolwiek. Może w końcu coś z eventem. No, musimy czekać. To na ten moment chyba wszystko. Nie dodano nowego pojazdu, ekranów wczytywania czy zapowiedzi eventu. Mam nadzieję, że za tydzień będzie aktualizacja zawartości. Wiem, że trwają prace nad nowym, tajemniczym przedmiotem o nazwie Danger Grape, ale to tylko nazwa kodowa. Nie wiemy jeszcze, co takiego szykuje dla nas Epic Games. To tyle z mojej strony. Zapraszam do oglądania nowych skinów. I to tyle. Ja już dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w busie bojowym.